No dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry The Evil Within. I słuchajcie, zaczynamy siódmy rozdział, Powiernik. Obawiam się bardzo o siebie, bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo. Moi drodzy, nie wiem jak to pyknie, tak bardzo nie wiem, po poprzednim rozdziale mam dosyć The Evil Within, naprawdę. Natomiast nie poddaję się, ciśniemy sobie dalej, także no. Dobra, słuchajcie, jesteśmy, widzę, w jakimś kościele, czyli jesteśmy w tym miejscu, gdzie... przytrzymaj. Są gdzieś blisko. Także szukamy naszej towarzyszki. Ja się oczywiście będę... O, właśnie, to jest to. To jest to. Trzeba się wszędzie rozglądać, wszystko dokładnie patrzeć, ogarniać i tak dalej, bo tu mogą być różne rzeczy pochowane. Więc dobrze by było, gdybym wszystko przejrzał. Proszę bardzo, mamy kolejne. Amunicja do strzelby, jak najbardziej. Przygarnę z chęcią. Wiem, że ławki chyba... Nie, ławek nie możemy rozwalić. Dobra, trudno. Joseph, co jest z tobą? Czekajcie, ja jeszcze sobie przerzucę. Może przeładujemy sobie... O, właśnie tak. I to było pod V. Mam apteczkę, mam wszystko. Nie mam niestety za bardzo części, cholera, do tej naszej broni. To myślę, że snajpereczkę, myślę, że sobie weźmiemy w razie czego pod jedynkę. Ja ją oczywiście przeładuję wszystkie bronie, bo to jest rzecz, o której mi często piszecie, żebym przeładowywał na maksa, żebyśmy wszystko mieli. Joseph, żyj. Sebastian, you ever had the urge to just jump? When you're on a high place, or the subway rolls by. Imagine if you had that urge for a minute straight, then 2 minutes. You fought it off 3 times now, Joseph. You're learning to stop it. You're not listening. I'm not worried about stopping it, Seb. I'm worried about not wanting to stop it. Some part of me wants to turn. I don't know why. And I can't reason it away. It's deeper than that. It's like instinct. And it's getting stronger. Aha. Hold on. Ale ty mu nie oddawaj naszej apteczki. Czym ja się potem będę leczyć? Oho, asasyn. Aha. No dobra. Dobra, wpadłem gdzieś do jakiejś dziury i to już mi się bardzo nie podoba. I to już mi się, moi drodzy, bardzo nie podoba wręcz, bym powiedział. Mogę zapalić światło? Mogę. Dobra, rozdział 7, powiernik, czyli widzę, że zaczynamy go dopiero teraz. Czy jak pod tym... Dobra, wydawało mi się, że wiecie, zaraz spadnie i będzie problem. No tak, punkt kontrolny, rozumiem, dobrze, czyli rozumiem, że zaraz chwileczkę będziemy się z kimś bić. Fantastycznie, na to czekam. Na to po prostu czekam. Dobra, demolujemy ten kościół, a co? Ale widzę, wiecie co, że tutaj trzeba się naprawdę dobrze porozglądać. Naprawdę dobrze, bo
Tutaj może być dużo poukrywanych rzeczy. Jestem bardzo tylko ciekaw, czy w tych urnach, które w tak na dobrą sprawę zbijam teraz, coś gdzieś nam się może pojawić. Jakieś klucze bym chciał bardzo. Czy gra może być tak uprzejma i dać mi klucze? Albo jakieś takie duże fiolki z doświadczeniem? Nie obraziłbym się. Okej. Może pierwszy obejdę to wszystko dookoła. O, właśnie, proszę bardzo. Propo fiolki z doświadczeniem. Dzień dobry. No, tu, jeszcze dziabnij to. Wiecie co, zauważyłem, że w momencie, w którym ja daję celowanie i uderzam, to on uderza dokładnie w to miejsce, w które chce. To widzę, że ogarnąłem tak troszkę. Także jest spoko. Aha, bomba zbliżeniowa. Pytanie, czy ją rozbroję. Dałem radę, nice. Dostajemy dodatkowe dwie części ulepszeń. Nie wiem, czy jest najmniejszy sens rozwalać te wszystkie urny. Ale fajna zabawa, więc porozwalam. Dobra, jeszcze tu ciśniemy. No może, wiecie, kto wie, może z nich coś fajnego wypadnie. Może jakiś kluczek, to byśmy sobie wtedy otworzyli te save'y. Tam w ogóle widzę, mamy części do ulepszeń. Dobra, tu widzę też, że nic nie mamy, więc wracamy tam. Kurczę, korci mnie, żeby teraz tutaj wejść, ale chciałbym jeszcze zobaczyć, co jest gdzieś tutaj w okolicy. Proszę bardzo, amunicja do pistoletu, może być. Tu jest, widzę, wyjście na górę, ale to jeszcze chyba nie teraz. Kolejne części kolejne części, dobrze. O, mogę wejść nawet. Albo i nie. Dobra, czekajcie, bo tutaj jeszcze są. Mamy butelkę. A jak wiecie, tam gdzie są butelki i inne tego typu rzeczy, to mogą się zacząć tam pojawiać przeciwnicy. Dobra, mamy części ulepszeń. Czy tu jeszcze coś jest? Tu w ogóle ktoś leży. Widzę też, że nie mogę za bardzo zbadać tego czegoś dziwnego, także myślę, że tutaj chyba mamy wszystko zaliczone. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nic. Dobra, to idźmy dalej. Aha. Słychać. Idzie jakiś ziomek. Tylko wiecie co? Ja bym go chciał tak po cichu zdjąć, tylko... Aha, dobra, nara. Już mnie widzę, zauważyli. Super. Aha, czyli ten... Przecież ty głowy nie masz, jeszcze żyjesz? Padać mi stąd, frajery. Dobra, podpalmy to. Chociaż w sumie mogłem się ogarnąć troszkę bliżej tego, też bym go... Chociaż nie! Pamiętam, że tu teraz też zapamiętałem. Pisaliście mi o tym, że jak zabijam je w głowę, to nie ma sensu ich w ogóle podpalać, więc nawet nie będę próbował. Szkoda tylko, wiecie co, że nie mam tutaj tego ziomka, który... Znaczy, że nie dostałem siekiery, bo jakbym dostał siekierę, byłoby spoko. Powiedzmy, że wyobteguję się, albo może nie, po prostu pistolet. Oho. Nara. Gdzie mi tym młotem?
Pal się. Ale młotek to ja poproszę. Mogę go zebrać? Nie, chyba nie mogę. U, jeszcze skopa ode mnie dostał na dobranoc. Dobra, ale już nie kop, bo tu już nic nie zostało. O, mamy doświadczenie. I patrzcie, kurczę, no ten młot mógłby zostawić, no. Jak ja mam to zebrać? Halo. Dajcie mi to. O, poproszę, dziękuję. Mam dziwne wrażenie, że niepotrzebnie zmarnowałem amunicję. Tak coś czuję. Ale ja nadal nie wiem, jak tutaj deli... Chociaż w sumie wiem, co mogłem zrobić. Mogłem ogarnąć tą butelkę i tutaj rzucić. To oni wtedy może by się ogarnęli. Dobra, trumny to w The Sims 4 dodatek z wampirami. Szczur. Co ty tam wciskasz? Obluzowane, okej. Stara płaskorzeźba. Fragment płaskorzeźby wyrwany z kamiennego drzewa prawdopodobnie służy jako klucz. O proszę, jeżeli mamy jakiś klucz do czegoś. Oj. To się otworzyło. Notatkę skatałem. Pomocy, walenie w metal. On się zbliża, ucieka, ale on mnie ściga. Boże, ratuj, pomocy, 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 pomocy. No, spoko. Kurczę, jedyny ból to to, że tu się skakać nie da, nie? Safe. Mamy klucz! Mamy klucz! Dobrze, dobrze, o to chodzi. Jak najwięcej kluczy. Proszę. Tylko wiecie co? Kurczę, ja bym... Nie wiem, poczekajcie, jeszcze wejdziemy sobie tutaj na chwilę, bo tu coś jest. Oj. Oj. To nie było fajne. Widzę też, że nie mogę za bardzo na ten obraz spojrzeć, więc to mi nic nie da. Mamy, słuchajcie, kolejne części i kolejny zestaw doświadczenia. Fajnie, mamy 8100. Jest dobrze. A tutaj nic więcej nie ma? Chyba nie. Kurde, cykam się trochę tam iść. Mam złe przeczucia. Jest lustro, ale widzę, że nie jest aktywne. Aha, punkt kontrolny. No super. Aha. Może to zgaszę? Tak wiecie. Na wszelki wypadek. Oh shit. Co oh shit? Czemu to mi... Aha, to jest kłódka. Okej, tu nic nie ma. Aha, czyli już widzę, że mamy tutaj miejsce, w którym potrzebne nam są trzy głowy, czyli trzy klucze. Tam słyszę lustro, ale nie chcę na razie za bardzo do niego wchodzić. Dobra, użyjmy w takim razie głowy pierwszej, którą mamy. I to tak mi się wydaje, że otworzy nam chyba któreś przejść obok, tak. Czyli widzę, że to otwiera nam to. Aha, i drugie też nam od razu otwiera. Okej, czyli wychodzi na to, że zarówno w jedno, jak i drugie wejdziemy, będziemy mieli tutaj część głowy gdzieś schowanej. Oj, nie podoba mi się ten dziwny fioletowy coś. Ale to chyba będę mógł zakręcić. Dobra. Już. Dzięki. Czemu tu muszą być takie zakamarki? Dlaczego? Aha. Jak zwykle zamykające się drzwi. Aha. Tu ktoś wisi, tylko ja nie wiem, czy on żyje, czy nie żyje. Aha. Padalec tu jest. Czy on już wie, że ja tu jestem? Chyba nie.
Mam nadzieję, że on się nie odwróci i będę mógł go zabić po cichu, bo to jest, tak jak mówię, rzecz dosyć ważna, żeby większość z nich po cichu zabijać. Czemu nie mogę? Naprawdę? Czemu ja go mogłem tylko podpalić? Aha, tu się odpaliły kolce i ten żyje. Czy on mnie zauważył? Oj, on mnie niestety zauważył. Jesteś ty brzydki. Czy to gówno może umrzeć? Dobra, leży. Tylko, że nie zniszczyłem mu głowy, więc ja go muszę podpalić, tak? Kurde, zmarnowałem tyle amunicji na niego. Ja chyba, wiecie co? Zacznę się bawić z tymi potworami na zasadzie uderzania i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się chyba, że to jest dosyć dobry myk, żeby po prostu, wiecie, je uderzać i tyle, nie? Oho, wyszedł. Patrzcie, widzicie, odchodzicie, uderzacie i tyle. On tak uderzy, bo uderzy, więc to jest chyba dobry patent. W ogóle to gówno ma dwie głowy, nie? Okej. Oj, tu chyba... Nie oberwałem. Nie wiem za bardzo też, ile ewentualnych moich uderzeń jest potrzebne na to, żeby to dziadostwo zabić, natomiast widzę, że się dosyć dobrze trzyma. No czy to w końcu zemrze? No weno, umieraj no. Przecież ile mogę cię bić? Aj, dostałem. Oj nie, tu chyba trzeba władować magazynek, jednak. Nie pod... Chciałem nie podpadać. Dobra, tu jest w ogóle, widzę, jakaś sala tortur. Co mi się tutaj osobiście bardzo nie podoba. Sprawdźmy, czy możemy tu wejść. Możemy i mamy, widzę, kolejną porcję amunicji. Aha, amunicji, tak, zapałek. Super. O, buteleczkę to sobie przygarnę. Tam są jakieś zejście na dół. A tu coś będzie ważnego. Mam siekierę, to ja biorę siekierę. Ja wolę siekierę niż butelkę. To jest bomba zbliżeniowa chyba, nie? O, w dupę. Dobra. Wydawało mi się, że będzie, wiecie co, to troszkę dalej. Niestety nie pykło. I teraz chyba będziemy zaczynać od momentu gdzie? Jak wyszliśmy, czy nie? Gdzie ja? Odkąd ja zaczynam? No wy chyba sobie jaja robicie teraz. Kurde, te checkpointy. Najgorsze jest, wiecie co, to, że się... Aha, tam w ogóle był koleżka. No pięknie. Wiecie co, w ogóle to jest troszkę słabe, że niestety jak się padnie na checkpointie, to jest koniec, nie? I dupa jedna wielka. Ale niestety tak to działa. Dobra, ale przynajmniej wiemy już co i jak, więc odpalmy sobie może tu tutaj głowę. Nie no, słuchajcie, jak już poszliśmy w tą jedną stronę, to idźmy nią, albo wiecie co, może zrobimy tak, żeby zaoszczędzić trochę czasu na lataniu, ja sobie wejdę tutaj może, pójdziemy, nie będziemy się chyba, chociaż w sumie mamy klucz, moglibyśmy ogarnąć. Bo tak to zapisalibyśmy sobie grę i tutaj byłby, wiecie, z checkpoint po prostu, tak? Dobrze, mamy notatki, witam z miłością, Linik Stolo, urodzony 18 lipca. No dobra, otwieraj się lustro, dzięki. No i oczywiście wchodzimy. A, dzisiaj zaczynamy, widzę, przy... Pod kościołem na katakumby. Pastor twierdzi, że to nic ważnego, kto był się tym miejscem. Mhm.
Aha, widzieli mumię, fantastycznie. Tak, tak, fantastyczny poranek. No właśnie mnie goniły zombiaki i inne rzeczy złe, niedobre. Dobra, słuchajcie, musimy w takim razie może tak, zważywszy, że mam klucz. Jeden, co prawda. A nie, dwa klucze mam! Na bogato dzisiaj widzę, lecimy. Proszę bardzo, flaszka z doświadczeniem, spoko. 5000 i otwórzmy może tutaj, o to. I naboje. Serio. No ale 10 sztuk, nie jest źle. Dobra, teraz pytanie za 1000 punktów, gdzie jest... Tu jest lustro. Czy my chcemy się upgrade'ować? Mamy w sumie 13 tysięcy, można by coś ogarnąć. Tylko pytanie brzmi, co? Wskaźnik zdrowia, atak wręcz, kurczę. Może to kupimy? To jest 6 tysięcy, ja często, gęsto w sumie ich biję. To wiecie co, zakupimy sobie to. Weźmiemy sobie... A mnie nie stać na to. A zapasy? Amunicja do rewolweru, pistoletu. To właściwie mogłoby się... Poczekajcie, 4000, 2,5. Dobra, to robimy tak. Bierzemy amunicję do strzelby i amunicję do rewolweru, pistoletu. Tak chyba zrobimy. Ulepszymy sobie to dwa. Dobra, będziemy mieli, wiecie, w razie czego, to będziemy mieli po prostu więcej na później, tak? Bo często, gęsto zdarza się, że na przykład coś zbiorę i mam pełne. A wolę, żeby to było pełne, pełne. Także możemy stąd wychodzić. Dobra. Także nie jest źle. Proponowałbym też może się podleczyć. Też by można było sobie wstrzyknąć w żyłę. Dobra. No i mamy teoretycznie grę zapisaną. Więc możemy wejść tam jeszcze raz. Tylko mam dziwne wrażenie, że i tak się dla mnie to źle skończy. Dobra, wchodzimy do środka. Tak mi, wiecie co, korci, ale cały czas się zastanawiam, dlaczego... Dlaczego tamten jeden ziomek... Ten właśnie. Dlaczego ja nie jestem w stanie zabić... Oj, on mnie chyba od razu zauważył. Oczywiście, że tak. Niestety nie mam wyjścia. Tu gówno jeszcze żyje? Żartujecie sobie. Jak ja mam to... Ała! Bije! O, zabiłem go. Super. Tylko łba mu nie rozwaliłem, więc trzeba zjarać. Ciebie na razie nie będę uwalniać. Chociaż wiem, że miałbyś gigantyczną ochotę. A, mam coś pełnego, to poczekajcie. Przeładujmy sobie może amunicję do wszystkiego. To jest chyba do strzelby. A, nie, to są zapałki. Kolego złoty, czy ja cię tak mogę bić? Aha, ja nie mogę nawet do ciebie podejść. Cwaniaczku. Oho, wypuściłem dziada. Kurde, ile w to trzeba wwalić pocisków, żeby to przestało dziadostwo nas bić. Jaraj się, mam zapałki, spokojnie, stać mnie. Czekajcie, przy okazji już może... No dobra, zbierzmy jeszcze te zapałeczki, które tutaj są. Tu jeszcze wejdźmy, bo tutaj mamy amunicję do strzelby. I teraz tak. No właśnie, ale tu się dziwna... To żyje! Przecież nie żyło wcześniej. Jaki bullshit. O Jezu, złapał mnie. Puszczaj, dziadu. Nie, nie, ale to jest takie gówno. Ile to trzeba
spakować pieruństwo, żeby tu zginęło. I oczywiście pewnie Wojciech nie ma... A nie, mamy jeszcze strzykawkę jedną. Dobra, będę musiał tutaj sobie trzymać poziom zdrowia. Tam coś było, niech chyba podziękuję na razie, żeby sobie wejść. Tu jest siekiera, którą poproszę. I teraz, żeby nie zlamić tej bomby cholernej, no. No kurde, znowu zla... Nie wierzę, nie wierzę. Trudno. Tu jest coś wybuchowego. Także tak powoli. Oczywiście, że jest. Granat. Czy ja chcę teraz to rozbrajać? Przecież... Dobra, udało się. Okej. Okay. Chociaż to. Chociaż tyle. Sterowanie... Wrogowie mogą zostać zaalarmowani przez nadmierny hałas, na przykład czyli otwierane kop... Aha! Ale teraz to mi nasi koledzy nie straszni. Ja chyba nie chcę tego, wiecie co, na razie otwierać. Oni chyba są tutaj za tą bramą. A, oczywiście, że tak. To zaraz, to może jednak chcę tam otworzyć to? Mam jakąś strzykawę jeszcze? Nie mam, oczywiście, że nie mam, ach. No. Uuu, to było przykre. To było przykre, nie chciałem. Ale skoro mogę. Muszę się popalcie troszkę. Jak w ogóle z kupniaka poleciałem, nie? Nie mam pytań. Dobrze, 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 dobrze. To mi się wszystko przydaje. Tu widzę sporo fajnych bonusików było. Amunicja widzę do snajpereczki. Proszę bardzo, mamy strzykawkę. Chciałem strzykawkę, mam strzykawkę. Co jak co, ale naprawdę Devil Within jebani. To tak porządnie w niektórych sytuacjach. No dobra. Ale w takim razie, skoro tu jest wszystko ogarnięte... Oj, ten safe jest niebezpieczny. Chyba. Co, co, co? Zejdź? Ja bym chciał ten safe ogarnąć. Czy ja mogę coś z nim zrobić? Wiecie co, mam dziwne wrażenie, że chyba z nim ja go nawet nie jestem w stanie dotknąć. No nie wiem, mogę się mylić. Oj. O nie. The fuck? Naprawdę, to był przeciwnik? Serio? Serio? Czy ja właśnie jestem zatruwany? Dobra. Ale słuchajcie, poziom mojego zatrucia cały czas rośnie. Aha. Wiecie co, czekajcie, ja się muszę go szybko pozbyć. Bo... Przykro mi, ziomek. Nie wiem, ile tu jest za bardzo, wiecie co, tych. Kurna, coś do mnie idzie. Wyłączyłem wszystko, ale słyszę ziomka. A nie! To ten tu próbuje coś wyknić jeszcze. Do widzenia. Dawaj expa. Okej, słuchajcie, udało nam się. Na razie jest dobrze. Podpalać go nie będę, bo on nie powinien nam zrobić krzywdy. Teoretycznie musimy zejść tutaj na dół, ale jeszcze chcę zobaczyć, co jest tutaj. Aha, czyli tutaj nie widzę, że nic. Dobrze, można i tak. Natomiast widzę też, że znowu schodzimy jeszcze głębiej. No Jesus. Czekajcie, tutaj w ogóle widzę flaszeczki z doświadczenia. Oho, punkt kontrolny. Słuchajcie, ja myślę, że zrobimy to na takiej zasadzie. Nie chcę teraz kończyć, bo w sumie zbliża się już nas czas troszeczkę końca. Myślę, że zdobędziemy sobie tą głowę. O, ty! Cwaniaczku, ty. Sio! Nara. Podpalmy to. To one się też podpalą. Nie! Serio?
kurde! Jaki bullshit! Kurde, no on się zablokował i nie wejdzie w to. Ja nie wiem, oni są jacyś dziwni. Naprawdę, marnuję amunicję jak debil. Sorry, wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Taki już jestem, niestety. Ale ja nie umiem w te gry. No i... Kto to wymyślał? Dlaczego to tak szybko idzie? Aha! Mam jedną amunicję do tego. No, no i znowu wybuchowa bomba. Chryste. Czemu to musi być tak skomplikowane? A, czyli nie odgrodziłem się od tamtych, a otworzyłem za to tutaj jakieś przejście, tak? Tu jest bomba. Ale ja tego nie mogę... A, nie, mogę. Podejść bliżej. No. Dobra. I co? Mam jakieś części? No naprawdę. Żadnych części do ulepszeń. Czy ciebie mogę podpalić? Mogę. To płonie. W sumie niepotrzebnie chyba zużyłem amunicję. Kolejna flaszka z doświadczeniem. Wy tu się palcie, cholerę. Dobrze, że nie muszę z wami walczyć. Jedno małe pocieszenie. Ciebie też podpalę dla pewności, bo ty się widzę, zaczynasz ruszać. Mi się to średnio podoba. Aha! Czyli po prostu tak przeszedłem, bo przeszedłem, tak? Na drugą stronę z tego, co widzę. Aha, to ja przyszedłem tutaj. Zobaczcie w ogóle, ile tam jest flaszek z doświadczeniem, tylko ja nie wiem za bardzo, czy tam możemy wejść. Ale to słuchajcie, w takim razie ja chyba przeszedłem troszkę... Oj, zobaczcie, ile tam jest rzeczy. Ja tam trochę rzeczy pozostawiałem, a tu będziemy chyba szli dalej. Tak, kurde! Sorry, muszę się wrócić. Aha, nie wrócę się. Fantastycznie, dziękuję. No to idziemy dalej. Jak widzicie, nie mam za bardzo wyjścia. Cholera, mogłem wszystko zobaczyć, ale nie przypuszczałem, że tak się stanie, że nie będziemy mogli tu wrócić. O, harpun. To już mi się podoba. Mamy to, słuchajcie, patrzcie. Dawaj łeb. Tylko teraz wydaje mi się, że chyba będziemy wracać, tak? Raczej nie chyba, tylko na pewno. Ale zaraz, bo to się tam mogło otworzyć, no właśnie. Aha! Czyli wróciliśmy, widzę, do tej komnaty, tak? Kurczę. Wiecie co? Ja bym bardzo spróbował ewentualnie, ale nie, no chyba wydaje mi się, że tam już mi się nie dam rady przejść jeszcze raz, niestety. Dobra, słuchajcie, zważywszy, że mieliśmy tutaj checkpoint, my w tym miejscu sobie skończymy, także ja wam na dziś wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadnijcie też na wszystkie social media, linki macie w opisie, jak i na ekranie końcowym. Także co, trzymajcie się, cześć, pa, pa.